Firma prawnicza IPAX Law Office udziela pomocy prawnej związanej z dochodzeniem wszelkich odszkodowań spowodowanych kolizjami samochodowymi, błędami w sztuce lekarskiej lub wypadkami w miejscach publicznych. Po bezpłatne konsultacje w sprawach doznanych obrażeń cielesnych dzwoń do Jacka Maludzińskiego 416 239 89 90. Komfortowe, z klasą i w Twoim wymarzonym kolorze. Meble Claire do nas po prostu pasują. Odwiedź Salon Bogart. Znajdziesz tam słynne meble Claire. Promocje i super kredyty. 2988 Bristol Circle w Oakville. 905-829-0088. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905-281-3231. W Centrum Polonijnym Husarz nabędziesz prezenty świąteczne w najlepszym stylu. Polska tradycja. Ogromny wybór książek i kosmetyków na prezenty. Wspaniałe promocje. Bezpłatnie pakujemy prezenty. Zapraszamy, Husarz. Tak niskich rat jeszcze nie było. Aktualnie oferujemy pożyczki hipoteczne od 2,15%. Po więcej informacji wejdź na stronę internetową www.polcu.ca. Jeśli chodzi o pieniądze, to tylko Credit Union. Listopada w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w Toronto w wieku 97 lat generała pilota Tadeusza Sawicza. Oto sprawozdanie z ostatniej drogi ostatniego polskiego pilota, który brał udział w legendarnej bitwie o Anglię. W przeddzień pogrzebu, oddając hołd legendarnemu pilotowi, dowództwo sił powietrznych zadbało o wyjątkowo uroczystą oprawę przywitania urny z prochami świętej pamięci generała Sawicza, który zawsze pragnął spocząć w ojczystej ziemi. Na lotnisku wojskowym na Okęciu obecne były kompania i orkiestra reprezentacyjna polskich sił powietrznych, których żołnierze nieśli zdjęcie i medale zmarłego. Przy urnie ustawionej na specjalnym katafalku wartę honorową pełnili żołnierze polskich i brytyjskich sił powietrznych ze sztandarami. W uroczystości udział wzięła rodzina zmarłego. Wdowa po generale, pani Jadwiga Sawicz z córką Anną i mieszkający w Warszawie kuzyni generała Sawicza, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniuk, kierownicza kadra dowództwa sił powietrznych na czele z jego szefem, generałem broni, pilotem Lechem Majewskim, delegacja żołnierzy z Anglii oraz zaproszeni goście, wśród których byli również lotnicy, weterani II wojny światowej. Po poświęceniu urny i odmówieniu modlitwy przez kapelana sił powietrznych, księdza pułkownika prałata Janusza Radzika, przemówienie okolicznościowe wygłosił minister Tomasz Siemoniuk. Polska wita bohatera, Polska wita wielkiego pilota, Polska wita generała brygady pilota Tadeusza Sawicza. Wszyscy jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w tym okresie ostatniej podróży generała tu w Warszawie, z którą też był związany, w której zapisał bohaterską kartę we wrześniu 1939 roku. Późniejsza służba generała także jest dla nas wzorem. Udział w bitwie o Anglię, jego bohaterstwo, jego zaangażowanie są wzorem dla nas, Polaków, a w szczególności dla pilotów i naszych sił powietrznych. Po ceremonii na lotnisku urnę przewieziono do dowództwa sił powietrznych.
Przed siedzibą dowództwa prochy generała Sawicza witano również z najwyższymi honorami wojskowymi. I tu przybyło wiele osób prosto z lotniska, by dalej uczestniczyć w hołdzie, jaki polskie siły powietrzne oddawały pilotowi, który bronił Warszawy w pierwszych dniach wojny, później bohatersko walczył we Francji i aż do końca wojny w polskich dywizjonach RAF-u. Podczas tego kolejnego aktu powitania urny z prochami świętej pamięci generała Sawicza głos zabrał generał Lech Majewski, który między innymi przypomniał szlak bojowy zmarłego pilota. Następnie po odegraniu przez trębacza melodii Śpi kolego i Marsza lotników wykonanego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych urnę i odznaczenia generała Tadeusza Sawicza wniesiono do sali tradycji w siedzibie dowództwa. W ceremonii czuwania wraz z rodziną uczestniczyli m.in. przyjaciele świętej pamięci generała Sawicza, piloci weterani II wojny światowej, z którymi spotykał się on zawsze podczas swych pobytów w Warszawie. Przy urnie wartę honorową pełnili wysocy oficerowie dowództwa sił powietrznych, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich. Jako pierwsi w ten sposób hołd zmarłemu oddali szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch i generał pilot Lech Majewski, który następnie udzielił wypowiedzi polskim mediom. Generał Sawicz jest dla nas wielkim autorytetem. Był wielkim pilotem, wielkim dowódcą, instruktorem, patriotą w kraju i za granicą. Przez wiele lat był dla nas przykładem. Jego długie życie, 97 lat, to prawie tyle, co historia lotnictwa. Do tej pory jego zasady dowodzenia, szkolenia i przykłady patriotyzmu, oddania dla ojczyzny są dla nas przykładem, który będziemy dalej kontynuować. Wieczorem urnę z prochami generała Tadeusza Sawicza przewieziono do Katedry Polowej Wojska Polskiego i złożono w Kaplicy Katyńskiej. Następnego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej żałobnej w Katedrze Wojska Polskiego, warty honorowe przy wystawionej urnie z prochami generała Sawicza pełnili generałowie lotnictwa i weterani różnych broni. Przed urną ponownie ułożono odznaczenia zmarłego bohaterskiego pilota, w tym oprócz Krzyża Orderu Virtuti Militari, najwyższe odznaczenia angielskie, francuskie i holenderskie. W koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup polowy Józef Guzdek, uczestniczyły także poczty sztandarowe jednostek lotnictwa, przedstawiciele rządu i organizacji kombatanckich i społecznych. Przypominając niezwykłą postać zmarłego, ksiądz biskup Guzdek powiedział: tak wiele możemy nauczyć się. I o której wyzwolenie walczył z wielkim poświęceniem. Dziś ziemia ojczyzna przyjmuje go na swoje łono. Spocznie na wojskowym cmentarzu na Powązkach Warszawy. Jego mogiła będzie przypominała nam żyjącym, że ludzkie tęsknoty i ludzkie adwenty znajdują swoje dopełnienie. Panie generale, spoczywaj w pokoju, a matka miłosierdzia niech cię wprowadzi do bramy ojczyzny niebieskiej. Amen. Po liturgii głos zabrali sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek oraz wiceprezes działającego w Toronto Stowarzyszenia Lotników Polsko-Kanadyjskich Skrzydło Warszawa Janusz Bujnowski, który przedstawił życiorys świętej pamięci generała pilota Tadeusza Sawicza i jego udział w walkach II wojny światowej. Thank you.
Jednakowo uroczyście przebiegała ceremonia pochówku generała Tadeusza Sawicza, jaka miała miejsce po południu tego samego dnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyły kompania i orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych, poczty sztandarowe jednostek lotnictwa i organizacji weterańskich, żołnierze z wieńcami, urną i odznaczeniami, kapelani polskich wojsk naziemnych i sił powietrznych wraz z księdzem biskupem polowym Józefem Gustkiem, rodzina generała Sawicza, przedstawiciele dowództwa Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej, kombatanci, delegacja wojskowa z Wielkiej Brytanii. Po odegraniu hymnu państwowego ksiądz biskup Guzdek poświęcił urnę i jeszcze raz podzielił się refleksją na temat oddanego ojczyźnie bohatera II wojny światowej. Okolicznościowe przemówienie wygłosili w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego Waldemar Strzałkowski, który odczytał list prezydenta skierowany jakby bezpośrednio do świętej pamięci generała Tadeusza Sawicza, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett i dowódca sił powietrznych generał pilot Lech Majewski. Po złożeniu urny do grobu kompania reprezentacyjna oddała 3 salwy honorowe. Kompania, proszę!